Witam was już w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, przede wszystkim zobaczycie kolejną świetną paczkę z ikoną. Konkretnie będzie to paczka z ikoną Prime. Znowu oddało w ostatnim czasie ogólnie w tych pikach i paczkach z ikoną. Naprawdę daje mi świetne karty. Mam nadzieję, że ta pasa będzie przeze mnie kontynuowana. Oprócz tego zobaczycie jeszcze moją pierwszą kartę urodzinową. Ja mam nadzieję, że w waszych paczkach z ikoną też w ostatnim czasie szczęście dopisuje. Koniecznie dajcie znać, co trafiliście w paczce z ikoną Prime, jeżeli taką zrobiliście, w komentarzu. Oprócz tego subujcie standardowo kanał, by nie przegapić kolejnych filmów i streamów, i zostawiajcie łapeczki do góry. A teraz już bez przedłużania, lecimy z odcinkiem. Najlepsze coinsy do FUT22 kupisz tylko na supercoinsy.pl. Nadszedł czas na kolejną promocję, tym razem z okazji urodzin FUT. Z kodem urodziny zgarniecie 7% zniżki, a wszystkie zamówienia na 200k monet lub więcej otrzymają od supercoinsów specjalny bonus. Będzie to karta specjalna warta minimum 10% waszego zamówienia. Link do szczegółów w opisie. Polecam. Nagrody za Division Rivals na głównym koncie, moi drodzy. Miejmy nadzieję, że trafimy tutaj coś fajnego do SBCO ikonę. Mam nadzieję, że to po prostu nam pomoże w SBCO ikonę. Opcja druga dla widza i oby nam coś wyleciało. Tak, tak, Liga Elitarna, bardzo fajnie. Wspaniały pik za Division Rivals, z którego nikt nigdy nic dobrego nie trafił. I patrzcie na to, nie będzie to nawet overalla 8.5. Okej, okay, okej, okay, jest to overall 8.5. I ile mamy paczek tutaj w sklepie teraz? Bo trochę się nazbierało. 15, okej, okay, okej. Okay. No to otworzymy sobie 15 paczuszek, żebyśmy w miarę najgorszych otwierali. Dobra, niech będzie ta, paczka piłkarzy Prime. Uwaga. O, Infor Walkout, let's go. Meksyk, PS i to jest Vela w informie, o proszę bardzo. Nie wiedziałem nawet, że Vela jest w drużynie tygodnia, ale to jest bardzo przyjemny traf. O, dwa informy, elegancko. No przydadzą się do SBC o ikony. Myślę, że nawet nie będę ich sprzedawał. To teraz niewymienna mega paczka. Dawasz tutaj, walkout. Come on. No nie, tylko ekrany. Dinie, 84 Ubera. Mała złota paczka rzadkich piłkarzy. 8-2 plus gwarancja. Więc może jakiś fajny piłkarz jest walkout. I to jest Keylor na was. Będzie idealny na przepałkę do SBC o ikonkę. 88 Ubera, przyjemnie. Wymienna mega paczucha. Czy będzie jakiś wymienny potężny traf? Będzie walkout. Okej, okay, kolejna przyjemna paczka na dziś. I to będzie Mats Hummels, 86 overalla. Elegancko. Decydująca chwila dla tych nagród. Czy one się okażą dobre, czy okażą się niedobre, to wszystko się zdecyduje w tych czterech paczkach. Na pierwszy ogień paka za 50 tysięcy. Tylko ekrany, no słabo. Nie oszukujmy się, to jest słabo. Kolejna paka za 50 tysięcy. Ekrany znowu bez walkoutu. Tym razem jest Wijnaldum. Znowu 8-4. Dawać walkout jej. Paka o wartości 100 tysięcy. No, let's go. Jest walkout, dobra. Cel spełniony, Anglik na prawej pomocy. To będzie Jadon Sancho, 87. Też do ikony idealnie. Jeszcze Cancelo, Firmino, dobra. 3 całkiem wysokie overale. Paczka jak najbardziej na plus. Ostatnia paczka za Rivalsy. Zobaczmy, co w niej odda. Czy ta paczka zrobi wrażenie? David De Gea, 84. Nie, totalna lipa. Paczka 3x85 plus, na tą właśnie paczuszkę przepalamy taki oto skład i mam nadzieję, że jakieś fajne overale, które pomogą nam zrobić ikonę, się tutaj znajdą. Liczę na jakiś walkout 90 plus, ale ciężko może być. W każdym razie zobaczmy, 3 rzadkich piłkarzy 85 i w górę. I co mamy? Mamy kartę 88 plus, Belgia, Espey, Kevin De Bruyne, i to jest znakomity traf z tej paczki, no zdecydowanie win. Myślę, że opłacało się to zrobić, opłacało się przepalić te karty, które przed chwilą widzieliście. I kto jeszcze? Jeszcze Dybala i Parejo, w porządku, fajnie. I tak oto pierwsze SBC na ikonę gotowe, to najdroższe, 87 oceny. I przepalamy wszystko, co było w klubie. Także fajnie, najdroższe SBC zrobione za darmo. Z małymi problemami ukończyliśmy drugie SBC o ikonę. Tutaj kupiłem Bonucciego i kupiłem Grealisha oraz Artura, czyli wydaliśmy jakieś 20 tysięcy końców na tego SBC-ka. Ostatnie SBC o ikonę gotowe, jakieś 135 tysięcy końców wydaliśmy na to ostatnie SBC, ale przepalamy to i idziemy otwierać paczkę z ikoną Prime po narodowościach. Zaczynamy od WKS-u. Didier Drogba w Prime. No nie, no nie róbmy sobie żartów, okej, okay, to Drogba nie jest. Dalej Węgry, wow, Puszkasz Prime, ależ to był potężny traf. Uwaga. No niestety, Walia, oj, tu się boję. Giggs w Prime, Rush w Prime, to nie są fajne karty. Zdecydowanie to nie są fajne karty. I na szczęście ich nie mamy. Szewczenko? Nie. Szwecja i Henrik Larsson? No również nie jest on, okej. Okay. Szkocja, mam Dalglisha Mida, więc no Dalglish Prime byłby bez sensu. Okej, okay. Kolejna prezentacja, Serbia, no Vidic w Prime raczej nie jest pożądanym przeze mnie zawodnikiem i nie ma Vidicia. Rumunia i Hadzi. Oj, oj, oj. No podziękujemy. Podziękujemy Hadziemu. Nie ma Hadziego. Nigeria. JJ Okocha w Prime.
nie jest jakąś tragiczną kartą, ale nie jest też kartą, którą bym chciał tutaj. No nie ma okocie, dobra. W Meksyku nie trafiłem w tej FIFA jeszcze ani razu. Pamiętam, że w której z FIFA trafiałem Meksyk często. Mam nadzieję, że do tego teraz nie powrócimy. To nie jest Meksyk, okej, okay, bardzo dobrze. Wystraszyłem się trochę, jak zobaczyłem dużo kart z Meksyku. Kamerun, no Samuel Eto'o w prime wygląda jak totalny kozak. Ja nie mam nic przeciwko, żeby Eto'o trafił do mojego klubu. Także bardzo proszę. No niestety, nie mamy żadnej karty w ogóle w klubie z Kamerunu. Japonia Nakata, to szybko sprawdzimy, bo i tak go nie będzie. Mówiłem, Nakaty jeszcze nigdy w życiu nie trafiłem. Besta w prime też bym chętnie przegarnął. Dawać mi Besta, niestety nie. Jak nie było Irlandii Północnej, to tym bardziej nie będzie tej zwykłej. No właśnie. Okej, okay, ja potrzebuję pomocnika w składzie, więc taki Essien w prime, no to nie byłby zły, nie? Aj, no nie jest to Essien, no dobra. No Litman to też nie będzie, Finlandię można pić, ale nie trafiać taką narodowość w paczce. Otóż to. Oby to nie był Laudrup ani Schmeichel. Okej, okay, na szczęście to nie są oni. Zostają nam jeszcze tylko Czechy, Chorwacja i Bułgaria i przechodzimy do narodowości topowych. To nie jest Czech, to również nie będzie Chorwat. Dokładnie tak, to nie jest Chorwat. I Christo Stoichkov w prime też chyba to nie będzie. Dokładnie tak i moi drodzy, zostaje nam top 9 narodowości. No czyli tradycji stało się zadość. Czy to będzie jakiś Włoch? Ostatnio był Maldini w piku, w midzie i go nie wziąłem. Jest to chyba śmieszna historia, jakby wrócił w prime teraz. Także, może jakiś Maldini prime? Dlaczego nie? No nie, nie ma Włocha. Jest Maldini wypożyczony i to jest mid. Del Piero już był, widzowie. Teraz niech będzie ta Hiszpania, bo w tej FIFA podejrzanie mało kart z Hiszpanii trafiłem w paczkach z ikoną, a właściwie to chyba żadnej. Ale nie miałbym nic przeciwko, żeby teraz to się zmieniło, ale jeżeli ma być Hiszpan, to tylko Butra. Butra prime jest Cox, ale jak Hiszpania, to tylko on. Uwaga, Hiszpania, czy to ona? Nie jest to Hiszpan, okej. Okay. Teraz może Argentynę wezmę, tak nietypowo. Mam już Maradonę w wersji Baby. Ale upgrade na Prima, no każda inna opcja z Argentyny, jakiś Crespo, Riquelme, to wiadomo, lipa. Uwaga, czy to Argentyna? Nie. Mateusz w Prime nie byłby super, bo posiadając Mateusza Mida już, to ten Prime nie robi wrażenia. A Balak Prime, Lam Prime, Schweinsteiger Prime, to są wszystko takie karty git, ale pod suficie nie skacze po ich trafieniu, nie? Czy to są nasi zachodni sąsiedzi? Nie. To nie są nasi zachodni sąsiedzi. Jak Portugalia, to Eusebio Git. Figo przetestowałbym. No i tyle, nie? Żaden Deco, żaden Rui Costa. Sprawdźmy tą Portugalię jak najszybciej. I tyle! Nie jest to Portugalczyk. Okej, okay. Czy to jest ktoś z Holandii? Najlepiej Cruyffik albo Hulit oczywiście. Ale czy to oni? Pyk! Nie jest to Holandia, widzowie. Teraz już wszyscy wiedzą, że to jest Anglia. No ja też, widzę, wiecie, co jest najpiękniejsze? Że wy wiecie, że to jest Anglia. Ja wiem, że to jest Anglia, a i tak wszyscy dalej czekamy na to, co będzie. No to co? Moore, Ashley Cole czy Ferdinand? A może Campbell? Okej, okay, żaden z nich. W takim razie będzie to Barnes, Scholes, Gerrard lub Lampard. Okej, okay, nie? No to może jakiś powrót Owena, Linekera? Może jakiś Shearer? Też nie! Let's go! To nie jest Anglia! Tak jest! Tak jest! Co za świetna informacja! No i zobaczmy, czy to będzie Francuz, Zizu, Vieira. Chodźcie do mnie, proszę. Uwaga, czy to jest Francuz? Desai Prime! Let's go! Ja się cieszę. Ja się cieszę, bo to jest zarąbisty obrońca. Jedna z lepszych ikon, jaką trafiłem w tej FIFA. I dla mnie to jest ewidentny win. Wiadomo, mogło być dużo, dużo lepiej jeszcze, bo już każdemu po głowie chodzi Nazario, chodzi Zidane, Vieira, Pele. Ale ja jestem zadowolony. Ile Marcel Desailly jest wart na rynku? Pewnie z 700 koła? Dokładnie, 700 tysięcy. Dobra, gitarka. Paczka z ikoną Prime oddała, widzowie. Oj, moi drodzy, faktycznie paczkę z ikoną oddała i to nie pierwszy raz w ostatnim czasie, a ten Desailly, którego przed chwilą trafiliśmy, otwiera nam wiele, ale to naprawdę wiele nowych możliwości, ponieważ dzięki temu, że trafiliśmy tego Desailly'ego, to jak widzicie, sprzedaliśmy sobie Rudigera Toty HM za ponad 600 tysięcy monet, no i w tym momencie do składu w miejsce Niemca może możemy sobie wrzucić właśnie Francuza trafionego przed chwilą w paczuszce z ikoną. Jak widzicie, już nałożyłem mu styl gry cień. No i statystyki francuskiego obrońcy są po prostu znakomite. W poprzednich FIFA-ach bardzo dobrze grało mi się Desailly. Pomimo jego nie najlepszej zwinności i równowagi, to zawsze nadrabiał to grom w obronie i fizycznością. Zresztą rozegrałem sobie nim już eliminację do Food Champions i tam spisywał się Francuz naprawdę, ale to naprawdę solidnie i póki co, o dziwo, gra mi się nim lepiej niż tym Rubenem Diaszem Toty. O
oby tak dalej. W tym momencie, moi drodzy, nie mam jeszcze bramkarza, ale tutaj wjedzie Brazylijczyk, aby dawać zgranie Rubenowi Diaszowi. No i jak widzicie po tytule, moi drodzy, mam już pierwszą kartę urodzinową. A jak to się stało? Ano tak, że zakupiłem sobie Toniego Krossa właśnie w tej wersji. No jego karta wygląda naprawdę niesamowicie. Gwiazdki 5 na 5. Wszystkie statystyki na co najmniej 80 ocenione na jego karcie. Jako fan królewskich nie mogłem sobie odpuścić zakupu Niemca. W końcu Toni Kroos otrzymuje grywalną kartę. Dawno nie było Niemca w wersji, która nadawałaby się do gry na jakimś sensownym chociażby poziomie. No a tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Wystarczające tempo, dobre statystyki strzelania, świetne podania, odpowiedni dribbling, gra w obronie też na dobrym poziomie. No i jeżeli chodzi o statystyki fizyczności, to też tutaj wszystko powinno śmigać, ale przede wszystkim te gwiazdki 5 na 5 powinny być idealne. No i teraz właśnie Toni Kroos tworzy duet środkowych pomocników razem z Matejosem w wersji mid i mam nadzieję, że ten niemiecki duecik w środku pola będzie śmigał. Test Toniego Krossa już na streamach w ten weekend, w weekend, w który wrzucam ten materiał. Mam nadzieję, że te prawie 800 tysięcy monet wydane na Niemca to będą dobrze rozdysponowane pieniądze. Mam nadzieję, że nie będę ich żałował i mam nadzieję, że przede wszystkim na Niemcu zbyt dużo monet nie stracę. A tymczasem w tym odcinku to już na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!